Witajcie na naszym kanale, witajcie w siedlisku Marcinówka. No, to już jest kolejny dzień pracy, tym razem pierwszy, w którym mamy jakiekolwiek zalążki zimy. Ciężko pewnie za mną zauważyć, ale tutaj trochę widać, że trochę tych pierwszych śniegów jeszcze się ostało. No, dzisiaj jest trochę na plusie, także ten śnieg się cały czas roztapia. Co dzisiaj zrobimy? Dzisiaj parę rzeczy będzie. Niespodzianka, zobaczycie w dalszej części odcinka, ale już mogę zdradzić, że na pewno przewrócimy kompost. Do naszego kompostownika, który jak go tworzyliśmy, możecie zobaczyć w innym naszym filmie, zobaczcie go tutaj. Wrzuciliśmy trawę z koszenia, film o koszeniu trawy też możecie zobaczyć tutaj, trochę ich pewnie było, także tam tą trawę nazbieraliśmy, ona już trochę poleżała, trzeba ją teraz po prostu przerzucić, dorzucimy do niej trochę popiołu, trochę tektury, no żeby tam się lepiej to wszystko przerabiało. Także chodźcie ze mną. One minute, 37 seconds later. Widły. Oh. Idziemy dalej. Jak wiecie, kompost trzeba przerzucać, my też to zrobimy, pewnie powinno się częściej, no my to robimy pierwszy raz, także zaraz się tym zajmę i zobaczymy. No, już trochę widać, że ten kompost poleżał, ta trawa już opadła, trochę się przerobiła, tu ma dobry dostęp powietrza, także nie ma problemu, trochę śniegu popadało, to i wilgoci nie brakuje, no ale teraz wiadomo, zimą to on pewnie trochę mniej pracuje, o ile w ogóle, ale zawsze warto go przerzucić, także zaczynamy. Zobaczymy, poprzykręcamy. Sprawdzimy, jak to wygląda. Najlepiej to mieć oczywiście dwie komory co najmniej. Jedną taką pustą bardziej, drugą wtedy pełną. Jak się przerzuca, to wtedy z jednej na drugą. No, my takich luksusów jeszcze nie mamy. Dopiero na wiosnę wtedy zajmiemy się kolejnym kompostownikiem z palet. I wtedy dopiero będziemy mogli sobie pozwolić na to. A teraz praca, praca, praca. Teraz dorzucimy trochę popiołu, karton i później to wszystko przesypiemy, także będzie ok. Dobrze, mamy tutaj popiół, to jest popiół z naszego pieca, palony tylko drewnem, brzoza, sosna, także trochę go tutaj dorzucimy. On się będzie przerabiał. A przy okazji karton też wykorzystamy, oderwiemy tylko taśmę, taśma pójdzie do zmieszanych. Podobno kartony przyciągają dżdżownice, pewnie nie zimą, bo zimą by zmarły, ale nic im się nie stanie, celuloza to na wiosnę najwyżej przyjdą. Taką radę dostaliśmy w komentarzach, dzięki, będzie dobrze. A tutaj jeszcze było trochę folii, trochę taśmy, to ją oderwiemy i jedziemy dalej. No i przerzucania na dzisiaj tyle. Dzięki. A w ogóle to nie mówiłem wam, ale dziś jestem sam.
Ola akurat musiała zostać w domu naszym, tam, w którym jeszcze cały czas mieszkamy. Jest ze mną mój brat, no ale on nie chce występować. Także sami nie sam, sam bo bez żony, ale jakaś pomoc zawsze jest. Dzięki, Bartek. No, teraz będziemy jeszcze rąbać drewno. Trochę może porąbiemy tego, co tutaj widać. Drzewa takie, które powalił wiatr, które kiedyś przyciągnęliśmy. Dużo ich nie ma, ale słabo, żeby tak leżały na środku podwórka. Jeśli spodobał Ci się filmik, daj łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek.